Pan Kraft, lider Pucharu Świata, jest na drugim miejscu. Kamilu, Kamilu, życzymy ci tu wszystkiego dobrego, choćby jak w 2012 roku. Ile musi skoczyć? Wiatr pod narty. No dobrze, daleko fruń. Kamil Stok w powietrzu. I rzeczywiście pofrunął daleko Kamil. Potrzebował 230 metrów, aby objąć prowadzenie. Czy to jest aż tyle? Czy będziemy mieli lidera po tym skoku? Kamil Stok 231,5, a więc tyle samo co Lindwik. A więc Kamil Stok obejmuje prowadzenie. Noty 19 u czterech sędziów, 1,19,5 punktu. Kamil atakuje. Niewątpliwie po tym skoku jest kandydatem do pierwszej piątki. Zobaczymy, co się będzie działo po innych skokach. No bo może teraz jakiś ciąg, chociaż nie, było 0,4 prawie. Nie, 4 pod narty. Było pod narty rzeczywiście odjęte punkty. 5,3. Kamil Stoch, to jest ta nota 398 Johanssona. Mamy ponad 400. Tak, 490 punktu. Kamil Stoch liderem. Wskakuje na pierwsze miejsce. Odwróciły się warunki, a on to doskonale potrafi wykorzystać. I zrobił to, co do niego należało. Świetny skok. Za chwilę Michael Hajbek, doświadczony kolega Stefana Krafta, dwóch Austriaków w pierwszej dziesiątce. Hajbek 215,5 w pierwszej, ale teraz musiałby skoczyć tyle, ile Kamil, aby objąć prowadzenie. Niezły lot, naprawdę niezły lot Hajbeka, ale chyba nie dość długi, aby zdetronizować Kamila Stocha. 224 metry. Będziemy mieli dzisiaj dalekie loty. Przypomnijmy jeszcze raz rekord tej skoczni Petera Prełca. 244 metry z roku 2016. Kto wie, kto wie. Rozmiar 235. Nie wiem, czy jury pozwoli aż na takie latanie na 244 metr. Też wiatr musiałby się tutaj bardziej uaktywnić, ale myślę, że już 235 metr przy tej belce, przy tych warunkach, jak najbardziej do pokonania. No i ciekawe, czy wyprzedzi Norwegów, czy gdzieś rozbije tę grupę norweską? Rozbił ją, jest na czwartym miejscu Hajbek. Nieduże różnice, 0,1 punktu Hajbek za Lindwikiem. Kamil Stoch na czele, drugi Johansson, trzeci Lindwik, czwarty Hajbek, a my już patrzymy na Antiego Aalto. No jego ósma pozycja po pierwszej kolejce to jest dla tego skoczka przełamanie, bo on w tym sezonie tak wysoko nie bywał. No wieje mu w plecy, trudne zadanie przed Finem. Ale proszę bardzo, no on odnajduje w sobie duszę lotnika, po prostu. Antti Aalto zapamięta ten konkurs jako bardzo udany. 225,5 metra, to wprawdzie nie tak daleko jak rekord długości lotu Finlandii należący do Haponena, o dziwo. Janne Happonena, a nie Ahonena. Ale 225,5 metra, w tym pierwszym skoku 214,5. Co mu to da, jeśli chodzi o klasyfikację? Czy to będzie... No, porównujemy oczywiście do Kamila Stocha i proszę Państwa, mamy nowego lidera, 405,1 punkta. Antti Aalto wyprzedza Kamila Stocha, Kamil drugi, Johansson trzeci. Aalto już na pewno w tej pierwszej dziesiątce, no bo zostało tylko 7 zawodników. Konstantin Schmid. Tak, Aalto na pewno najlepszy konkurs w tym sezonie, bo do tej pory 21. To miejsce najlepsze w jego przypadku, a to już Konstantin Schmid. Wieje mu z tyłu. Był ładny lot Schmida w pierwszej kolejce 212,5. Miał stratę 18 z górą punktów do prowadzącego Geigera. Teraz 211 metrów. Nie zagrozi zatem ani Antiemu Aalto, ani Kamilowi Stochowi. Reprezentant Niemiec. My już się szykujemy mentalnie na Dawida Kubackiego, który za chwilę minimalne różnice między Dawidem Kubackim, szóstym, Ryoyu Kobayashim, a Timim Zajcem.
Siódme miejsce Konstantina Szmida, wciąż drugi, zatem Kamil Stoch, wciąż na czele Anti-Alto Dawid Kubacki. Dawidzie, pierwsza kolejka 226 metrów była wspaniała. Przypomnijmy, Dawid 10 razy z rzędu w tym sezonie stawał na podium. Ostatnio go tam nie było, ale dlaczego nie miałby na nie powrócić? Wiatr z tyłu. Wystarczy 213, 214. Mocno niestety ten wiatr teraz. A Dawid, Dawid jest chyba liderem, chyba tak. Mimo tych niełatwych warunków Dawid Kubacki wylądował za zieloną linią. Ona gdzieś tam na 213 metrze została wyświetlona przez komputer. Skoczył 217. Może to nie brzmi tak imponująco jak to 231,5 Kamila Stocha. Ale pamiętajmy, Kamil miał wiatr pod narty. Dawid Kubacki miał wiatr z tyłu. Sędziowie oczywiście zawsze jakoś sugerują się długością lotu. 18, 18,5 punktu. Tutaj troszkę straci na notach Dawid Kubacki. Ale będzie liderem. Aż 10,3 punktu dodane. Szkoda tych not trochę, bo rzeczywiście pod tym względem Polak straci. Ale jest pierwszy. Jest pierwszy o 5,3 punktu przed Antimalto. I czekamy jeszcze pięciu zawodników. Pięciu do końca. Pierwszy z nich Ryoyu Kobayashi. Zdobywca małej kryształowej kuli za klasyfikację lotów narciarskich w poprzednim sezonie. 252 to on odebrał rekord Planicy przecież Kamilowi Stochowi. Troszkę go tam obróciło, musiał korygować Ryoyu. I gdzie wyląduje? Blisko, blisko. A zatem Dawid Kubacki nie straci prowadzenia po tym skoku. Stracił, wydaje się, sporo prędkości Ryoyu Kobayashi na tych problemach gdzieś za bólą. Nie potrafił się do końca dobrze ułożyć. To musiało kosztować ostatecznie kilka, może nawet kilkanaście metrów. I Ryoyu Kobayashi powinien przegrać z Dawidem Kubackim. 207,5 metra. Nie wiem, czy on wyprzedzi Kamila Stocha. No ale poczekajmy. Te wszystkie przeliczniki, noty po 18 punktów. Sędziowie dali za ten skok Japończykowi. Gdybym miał porównać ten skok do skoku Dawida Kubackiego, wydaje się, że Polak jednak znacznie bardziej eleganckim stylu szybował w powietrzu. 207,5, niezależnie od trudności, podmuchów wiatru, wszystko to rozumiemy. Jest Kobayashi piąty, czyli Dawid Kubacki pierwszy. Drugi Anti-Alto, trzeci Kamil Stoch. Czterech do końca, Timi Zajc. Wiatr z tyłu. Słoweniec miał minimalną przewagę nad Dawidem Kubackim. Tylko 0,6 punktu. Teraz potrzebuje 220 metrów. Jest na pewno zdolny poszybować tak daleko ten super talent słoweńskich skoków. I szybuje tak daleko. I chyba oglądamy nowego lidera. Sygnalizował już powrót do wysokiej formy przed tygodniem. 225 metrów. Bardzo daleko. 4,9 punktu bonifikat. A zatem obejmie prowadzenie Timi Zajc. Dawid Kubacki będzie drugi. Czwarty Kamil Stoch, a za chwilę Piotr Żyła, który był trzeci po pierwszej kolejce, a po Piotrze już tylko Kraft i Geiger. Jak byśmy chcieli, żeby Piotrek wrócił na podium Pucharu Świata. Ostatni raz był na nim w marcu ubiegłego roku w Planicy, kiedy zajmował ostatecznie trzecie miejsce. Liderem Timi Zajc z przewagą 7,8 punktu nad Dawidem Kubackim. I ale została trójka. Pamiętajmy, że Piotr Żyła 4,8 punktu przewagi nad Zajcem. Może nie jest to jakoś bardzo dużo, ale to już pewna zaliczka. No i teraz? Teraz, Piotrze. Nawiąż do tych swoich najpiękniejszych, najdalszych lotów. I jest dobrze. Gdzieś ta zielona linia była narysowana przez komputer w okolicach 220 metra. To mogło być prawie tyle, 219,5. Jak to się ostatecznie skończy? Czy będziemy mieli lidera, czy wicelidera? No, wicelidera już mamy, bo Dawid Kubacki jest na drugim miejscu. Tak czy inaczej, żeby to tylko... No nieważne. Dobrze, poczekajmy na wydarzenia. Pozwólmy się tej rzeczywistości wydarzyć. Noty bardzo wysokie. 19,5 punktu. 0,7 dodane ze względu na wiatr. Zatem więcej niż w przypadku Timiego Zajca. Odległość lepsza o 1,5 metra.
To jest lotnik Piotr Żyła. No, on potrafi doskonale na mamutach się spisywać. I tak będzie też dzisiaj. No patrzmy, 418,2 to jest Zajc, a Piotr Żyła jest! O 0,3 punktu wraca na podium. Wrócił na podium jak wtedy w Planicy przed rokiem. Cudownie, Piotrze. To się nam udało. Piotr Żyła pierwszy, Dawid Kubacki trzeci. Teraz już musimy patrzeć, co zrobią rywale. Lider Pucharu Świata, rekordzista świata, Stefan Kraft. On jeszcze nigdy nie wygrał w Austrii zawodów Pucharu Świata. 220 metrów tyle potrzebuje, zatem wieje w plecy. I co zrobi Kraft? Wylądował zbyt blisko. Zbyt krótki to był lot, aby objąć prowadzenie, aby wyprzedzić Piotra Żyłę. Chociaż oczywiście poczekajmy, bo to jest dynamiczna sytuacja. Tam się zmieniają warunki. Dziewiętnastki wystrzeliły u wszystkich sędziów. 214,5 metra. Ile będzie miał dodane? 8,7 punktu. Jego przewaga nad Piotkiem Żyłą wynosiła tylko 0,9 punktu. Nie wydaje mi się, aby Stefan Kraft miał wyprzedzić Piotra Żyłę. Wiedzą państwo, co by to oznaczało. 12. Podium dla Piotra Żyły już jest pewne. Tylko czy trzecie, czy drugie, czy może pierwsze miejsce. Zostanie jeszcze Geiger, ależ te chwile się dłużą teraz. Felder na to patrzy, kręci głową, a Kraft... 418,5, to jest nota Piotra Żyły. Tak, Piotrek jest wciąż pierwszy. Kraft znowu nie wygra, jest trzeci. Został już tylko Karl Geiger. Karl Geiger lider. Karl Geiger, który miał przewagę i 4,3 punktu. Kapitalnie frunął w tej pierwszej kolejce. 230 metrów. No i zobaczymy. Albo wygrał, albo aż nie chce kończyć. Musi pofrunąć 220,5 Geiger. Jest wysoko nad zeskokiem. Ląduje. Zbyt blisko. Chyba Piotrek wygrał. Boże, ależ to jest chwila. Ależ to jest sobota. Ależ to jest punkt zwrotny w biografii Piotka. Mimo tych 33 lat można jeszcze robić coś niezwykłego. 213 metrów. A więc Piotr Żyła. Możemy to już chyba ogłosić. Mateusz, zwycięzcą tego pierwszego konkursu lotów narciarskich tu na Kulm w Bad Mitterndorf albo w Tauplitz, jak chcą to państwo nazwać. Ten walc styryjski, ten walc na 3 pa udał się najlepiej właśnie Piotrkowi Żyle. Patrzymy na Karla Geigera. Skoczył 213 metrów. Jeszcze nie wiem, które zajmie miejsce, ale wiem, które miejsce zajmie Piotr Żyła. Piotr Żyła zajmie pierwsze miejsce. Wygra drugi raz w historii, po raz pierwszy samodzielnie, bo przecież tamto zwycięstwo było ex aequo. A więc Karl Geiger, popatrzmy na to jeszcze przez chwilę. Nota Piotra Żyły. Stefan Laje tam dmucha pod narty, ale brakuje czterech. Jest czwarty za podium, a zatem Piotrek Żyła. Piotrek Żyła, zwycięzcą tego konkursu. Dawid jest piąty, Kamil jest siódmy. Co za historia, co za historia. Piotr Żyła w wieku ponad 33 lat wygrywa zawody Pucharu Świata w lotach narciarskich. No wiedzieliśmy, że jest doskonałym lotnikiem, ale dzisiaj taki sukces, wspaniałe skoki, wspaniały styl, bo przecież te noty, to się okazało niezwykle istotne w walce z Zajcem. On wygrał o 0,3 punktu, stanie dzisiaj na najwyższym stopniu podium. To jest jego dzień! Piotr Żyła po raz 12 w karierze na podium, po raz drugi na najwyższym jego stopniu.